Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Universalismo I wielorakość Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 27 września 1989 roku. W Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium czytamy: Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do ojca. On to właśnie jest duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny. Duch mieszka w kościele, a także w sercach wiernych, jak w świątyni. W nich przemawia i daje świadectwo przy braniu za synów. Narodziny Kościoła w dniu pięćdziesiątnicy łączą się z objawieniem Ducha Świętego. Stąd też nasze katechezy o tajemnicy Kościoła w relacji do Ducha Świętego koncentrują się wokół pięćdziesiątnicy. Analiza tego wydarzenia stanowiła w poprzedniej katechezie podstawę do stwierdzenia, że Kościół za sprawą Ducha Świętego rodzi się jako misyjny. Odtąd też trwa in statu missionis we wszystkich epokach i na wszystkich miejscach Ziemi. Misyjność Kościoła łączy się ściśle z jego uniwersalizmem, czyli powszechnością. Równocześnie zaś powszechna jedność Kościoła urzeczywistnia się i wyraża poprzez wielość i wielorakość, czyli zróżnicowania, które nie przeszkadzają jedności. Nadają jej natomiast charakter komunii. Konstytucja Lumen Gentium mówi po prostu o łączności w Duchu Świętym, która jest udziałem Kościoła od dnia jego narodzin w Jerozolimie. Analiza zapisów w Dziejach Apostolskich związanego z Dniem Pięćdziesiątnicy pozwala stwierdzić, że Kościół od początku narodził się jako powszechny, nie zaś jako partykularny jerozolimski, do którego potem dołączyłyby inne kościoły lokalne. Powstałe gdzie indziej? Tak, Kościół narodził się w Jerozolimie jako niewielka pierwotna wspólnota apostołów i pierwszych uczniów, ale okoliczności jego narodzin od razu wskazywały na perspektywę powszechności. Okolicznością taką było mówienie przez apostołów różnymi językami, jakim duch przemawiać pozwalał. Także ludzie różnych narodowości słuchali o wielkich dziełach bożych w swoich językach, chociaż ci, którzy mówili, byli Galilejczykami. Zwrócono już na to uwagę w poprzedniej Katechezie. Okoliczność galilejskiego pochodzenia apostołów ma w tym wypadku również swoją wymowę. Galilea była regionem zróżnicowanym narodowościowo. Hebrajczycy stykali się tam z ludźmi innych narodowości. Co więcej, nazywana była Galileą Pogan i przez to uważana z religijnego punktu widzenia za gorszą od Judei, zamieszkałej przez prawdziwych Żydów. Chociaż więc Kościół narodził się w Jerozolimie, orędzie wiary ogłoszone zostało nie przez jej mieszkańców, ale przez grupę Galilejczyków. I skierowana nie tylko do jej mieszkańców, ale do Żydów i prozelitów ze wszystkich narodów. W wyniku świadectwa apostołów, wkrótce po Pięćdziesiątnicy, będą powstawać wspólnoty, czyli kościoły lokalne, w różnych miejscach, oczywiście także w Jerozolimie. Jednakże kościół, który wziął początek z zesłania Ducha Świętego, nie był tylko jerozolimski. Był już w chwili narodzin powszechny. I skierowany ku powszechności poprzez wszystkie kościoły partykularne. O powszechności Kościoła świadczy tak zwany sobór Jerozolimski, o którym czytamy. Gdy i oni to jest Paweł i Barnaba, umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zwróćmy uwagę, że na tym Soborze Paweł i Barnaba są świadkami szerzenia się Ewangelii wśród pogan, przemawiający Jakub reprezentuje stanowisko żydowsko-chrześcijańskie typowe dla Kościoła w Jerozolimie, na którego czele stanie po wyjeździe Piotra. Szymon zaś, czyli Piotr, jest rzecznikiem uniwersalności Kościoła, przyjmującego do siebie tak członków ludu wybranego, jak i pogan. Duch Święty od początku chce uniwersalizmu czyli powszechności Kościoła, tworzonego przez wszystkie wspólnoty, czyli kościoły, miejscowe, partykularne. W tym zawiera się też potwierdzenie znamiennych słów Chrystusa z rozmowy przy studni w Sychem. Jezus mówi do samarytanki. Wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, Garizim w Samarii, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca, nadchodzi jednak godzina, Owszem, już jest. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu, w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć ojciec. Przyjście Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy daje początek owej czci Ojca w duchu i prawdzie, która ma być uniwersalna, nie przywiązana do jakiegoś jednego tylko miejsca, gdyż jest wpisana w powołanie człowieka do przyjęcia i czczenia jedynego Boga. Czystego Ducha, a przez to zwrócona ku powszechności. Tak więc pod wpływem Ducha Świętego rodzi się uniwersalizm chrześcijański, od początku związany z wielością i różnorodnością osób biorących udział w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy, a także z wielością języków i kultur, ludów i narodów, które osoby te reprezentują w Jerozolimie. Wreszcie wszystkich grup i środowisk społecznych z których wywodzić się będą przez stulecia wyznawcy Chrystusa. Dla nikogo, ani w przeszłości, ani w przyszłości, uniwersalizm nie był i nie będzie uniformizmem. Zasada powszechności i różnorodności wyraża się także w samej wewnętrznej jedności Kościoła poprzez wielość i różnorodność darów, czyli charyzmatów, a także posług i działań. W dniu Pięćdziesiątnicy również Maryja, matka Chrystusa, otrzymała dar i posłannictwo nowego macierzyństwa. Nie tylko w stosunku do Jana Apostoła, ale do wszystkich chrześcijan. Wszyscy zgromadzeni w tym dniu w jerozolimskim wieczorniku, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, zostali ochrzczeni duchem świętym. A w ślad za tym podstawowym sakramentem przyszły też różne dary, jak o tym czytamy w listach Pawłowych. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. I tak ustanowił Bóg w kościele najprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów. Wspierania pomocą rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Tak więc poprzez wielość charyzmatów i posług, Duch Święty od początku gromadził i ożywiał Kościół Jezusa Chrystusa, rządził nim. Święty Paweł mówił z przekonaniem o tym, że na skutek takiego obdarowania ludzi przez Ducha Świętego, zaznacza się różnorodność charyzmatów i posług dla jedności całego ciała. W liście do Efezjan czytamy i on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Nawiązując do wypowiedzi apostołów i do tradycji chrześcijańskiej, Konstytucja Lumen Gentium w takich słowach syntetyzuje objawioną naukę o działalności Ducha Świętego w Kościele. Duch Święty prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje, oraz owocami swoimi go przeozdabia. Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi, albowiem duch i oblubienica mówią do Pana Jezusa: Przyjdź.